Łukasz Karpiel, PCH24 TV, program Prawy Prosty Plus. A są ze mną pan Witold Gadowski, witam serdecznie. Dobre. I po drugiej stronie internetu pan Łukasz Warzecha, witam nie mniej serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. E, szanowni Państwo, drodzy widzowie, e, to co robimy na naszym portalu, w naszym kanale, to jest możliwe tylko dzięki Państwa wsparciu, za które najserdeczniej dziękuję e, i ośmielam się prosić o dalsze wspieranie, a Państwa uwadze polecam serial Władcy Świata. Prosimy o wsparcie promocji kolejnych odcinków tego, tego serialu. I odebrania nowych tych odcinków, jeśli Państwo zdecydują się na, na wsparcie, promocji. Wszystko w opisie naszej rozmowy. A dzisiaj dwa, dwa tematy. Jeden taki duży, bo to poranek wyborczy. Zastanowimy się, w jakiej Polsce obudziliśmy się, w, jaki, w jakich małych ojczyznach obudziliśmy się i czy coś się zmieniło. Czy Polska się rzeczywiście uśmiecha, czy też nie. I druga rzecz, o której chciałbym, abyśmy porozmawiali, to bulwersujące, choć to słowo nie oddaje powagi sytuacji, sprawa. Rapki, w której jak? Opisał to pan Jan Rokita, policja uniemożliwiła przyjęcie wiatyku przez umierające osoby, ofiary, ofiary wypadku, i do tego też warto, trzeba się, trzeba się odnieść. Ale zaczynamy od e, wyborów, od wyborów samorządowych. No to są, szanowni panowie, takie wybory, nie wiem czy panowie takie macie wrażenie, że po których wszyscy są zadowoleni. Ja mam takie wrażenie, że o ile po poselstwie, po takich sejmowych, to różnie z tym bywa, ale po samorządowych, każdy znajdzie coś dla siebie i mówi tak. Wygraliśmy i od tego komentarza do tych wyników jeszcze nieoficjalnych, Exit polik, prosiłbym, abyśmy zaczęli. Pan Witold Gadowski. No więc komentarz ogólnopolski na temat wyborów samorządowych, lokalnych jest trudny, dlatego że w różnych miejscach różnie wyniki się ułożyły. Ale mówimy, na razie zacznijmy od tych sejmikowych, takich więc najbardziej. Te wyniki sejmikowe mogą być porażką PiSu mogą być dużą porażką PiSu, dlatego że według wyników sondaży Exit Pool sześć sejmików może być zdominowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, ale tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło tam najwyższe poparcie. Proszę teraz jednak spojrzeć od kulis na to wszystko i wyobrazić sobie negocjacje koalicyjne. PiS no, zdolności koalicyjne ma takie jak... Ograniczone. O, no, ograniczone, właśnie, a platforma dosyć rozbudowana, no bo rządzi też w takiej kolorowej e, koalicji i raczej sądzę, że to będzie odgórnie ustalane, więc nie, będzie, nie będą możliwe koalicje pis e, z PSL-em, na przykład lokalnie, czy tam z jakąś hołownią, czy z kimś jeszcze. E, ja ogólnie zresztą nazywam obecną koalicję Hakata. Ho historyczna. Hołownia, ale. Kosiniak, Tusk. Tusk. Hakata. No tak. I, I w edukacji podobne mają związek. Jak ktoś nie wie, co to była hakata, to można sobie wygooglować. Można To też od trzech nazwisk. Tak. I hakata osiągnęła wyniki takie, że no w dziesięciu województwach już teraz może rządzić, a w tych sześciu no, będzie usiłowała zmontować koalicje, które pozwolą na wymienięcie PiSu. Teraz jest kwestia czy tego, czy PiS osiągnął powyżej 50%. Nigdzie nie osiągnął. Więc teraz mamy problem, i może się okazać równie dobrze, że w, z tego triumfu wyborczego, dziewiątego z kolei, jak ogłosiła pani p, premier Szydło i pan prezes Kaczyński, ostanie się tylko województwo podkarpackie, A, no małopolski ewentualnie małopolskie, ale to też nie wiadomo, bo no tak, to y, PIS ma zdolność koalicyjną, jak to się nazywa, z, y, trudną z konfederacją. I tylko tyle. Żadne inne ugrupowania z Prawem i Sprawiedliwością nie wejdę w koalicji. I proszę przez ten pryzmat spojrzeć na wynik wyborów. A ja patrzę na wynik wyborów raczej lokalnie, czyli przez pryzmat mojego Krakowa e, i powiem, że... Słodko, gorzko. Hmm, ale z tu chodzą, niej, to tak. się będziemy jeszcze pochylać. Na Dobrze, się, no ciekawe, tyle. ale znaleźć taki ogólny komentarz. Ja przypomnę, że według tych sondaży Exit Poll to Prawo i Sprawiedliwość 33,7, KO 30, prawie 32, Trzecia Droga 13,5, Konfederacja 7,5, Lewica 6,8, to też dość ciekawe. No i inne komitety około 4. I też komentarz pana Łukasza Warzechy. No dużo tutaj by można mówić, bo warstw tych wyborów jest rzeczywiście sporo. Co do jednego od razu się nie zgadzam z Łukaszem Karpiele. To Znaczy nie jest tak, że każdy może powiedzieć, że jest zadowolony, nie. bo ja dostrzegłem niezadowolenie w dwóch miejscach i ono jest bardzo wyraźne. Jedno dosyć oczywiste to jest Lewica, która dostała po prostu, no jakby to ładnie powiedzieć, nie powiodło jej się. Czarną tak, polewkę. Tak nie, o, o, dawaj... o, o, właśnie, szukałem tego określenia, tak, mhm. tak. Więc Lewicy się nie powiodło i dostała czarną polewkę. A druga osoba, która, mimo oficjalnej radości, no to jest oczywiście moje wrażenie, tylko takie z, z paru momentów widzianych w, w telewizorze, ale mam wrażenie, że radość Rafała Trzaskowskiego nie była do końca szczera. Z tej niewątpliwie wygranej, no bo to rzeczywiście w pierwszej turze jeszcze. Pognębić swojego największego rywala tak bardzo, to pewnie przejdziemy jeszcze do tego, natomiast no, Tobias Bocheński to jest porażka i to nie jest zresztą w dużej mierze jego wina, kandydata, tylko wina partii. Natomiast dlaczego Rafał Trzaskowski mógł mieć troszeczkę nos na kwintę? No dlatego, że Rafał Trzaskowski ma inne ambicje niż rządzenie Warszawą, ale ten wynik powoduje, że on może w tej Warszawie utkwić na kolejne pięć lat. I ja myślę, że tak będzie. Gdyby mnie dzisiaj ktoś zapytał o taki najpoważniejszy rezultat polityczny tej, w, w ramach tej większej polityki, tych wyborów, to bym powiedział, że są dwa. Pierwszy to właśnie to, czyli że dzisiaj bym stawiał na to, że kandydatem koalicji obywatelskiej na prezydenta wcale nie będzie Rafał Trzaskowski, któremu Donald Tusk powie: Drogi Rafale, Dostałeś taki mandat zaufania od mieszkańców w Warszawie, że no przecież nie możesz ich opuścić, oni na ciebie liczą. Tylko właśnie będzie tym kandydatem Donald Tusk i co więcej, myślę, że Donald Tusk ma ambicje, żeby dwukrotnie być prezydentem Rzeczypospolitej i uzna to dopiero za zwieńczenie swojej kariery. Natomiast drugi ważny polityczny skutek. To z jednej strony można powiedzieć, te rozgrywki w koalicji, czyli to, że lewica bardzo osłabła. Oczywiście Platforma przyciska lewicę do ściany. Tu nie ma w tym nic nowego. Lewica się stała partią nie dla ludzi gorzej sytuowanych, tylko stała się partią dla takiego pełnego fochów miejskiego towarzystwa, dla którego tam aborcja jest najważniejsza. To wszystko wiemy. Ale ja bym zwracał uwagę na inną rzecz. Ja bym zwracał uwagę na bardzo wyraźną, chyba wyraźniejszą, powiedziałbym niż wcześniej. przegraną pisu w dużych miastach, co było oczywiste, bo myśmy wiedzieli, że pis w żadnym dużym mieście nie wygra. Ale w Warszawie jest porażka Tobiasza Bocheńskiego. W Krakowie to w ogóle można było zapomnieć, że jakiś kandydat pisu był, w wielu miastach jest tak, że ci kandydaci PiSu, nawet jeśli byli, to gdzieś byli na kompletnym marginesie. I dlaczego ja o tym mówię? Bo tak jak powiedziałem, można by to skwitować stwierdzeniem, że a przecież zawsze tak było, nic niezwykłego. Tylko że duże miasta w dużej mierze nadają ton rewolucji światopoglądowej. W dużym mieście jest bardzo łatwo pokazać. My robimy miasto tak, żeby planeta nie spłonęła. Tak będzie to robił Rafał Trzaskowski w Warszawie. Mamy pokazowe miasto, gdzie mamy tęczowo, europejsko, samochodów prawie nie ma, i to oddziałuje na wyobraźnię. Ci prezydenci i te duże miasta. Może być tak, że w mnóstwie miejsc w Polsce nie ma na to zgody, w mniejszych miejscowościach, w mniejszych gminach, tam gdzie PiS wygrywa. Albo konfederacja zdobywa duże wpływy, a generalnie są konserwatywni, radni. Okej, okay, tylko tego nie widać, bo to jest bardzo rozsmarowane i rozmyte. A duże miasta widać i one mają siłę oddziaływania na świadomość wszystkich. Mówię to oczywiście z niepokojem, bo to jest kierunek, z którym ja się zupełnie nie zgadzam, ale też warto zdawać sobie z tego sprawę. Mam wrażenie, że ten czynnik polityką PiSu. Kompletnie umknął. Oni się ucieszyli z tego, co zobaczyli na wynikach do Sejmików, bo rzeczywiście tam jest wygrana. Zresztą ta wygrana jest mniejsza znaczy różnica pomiędzy Koalicją Obywatelską a PIS-em jest mniejsza niż była w wyborach z 15 października. Natomiast to też ważne jest to, co powiedział Witold: to znaczy, oni wygrali w 2018 roku w dziewięciu województwach, mieli większość w siedmiu, potem w sześciu. Teraz wygrali w sześciu, a pytanie, w ilu uda im się skonstruować koalicję, bo wygrana w sejmiku wojewódzkim, czyli zdobycie największej liczby mandatów, nie oznacza bynajmniej, że się będzie w tym sejmiku rządzić. I tutaj właśnie Wchodzi w grę wspomniana zdolność koalicyjna, o której Witold już mówił. No właśnie to przepraszam, bo ja troszkę pomyliłem satysfakcję partyjną z własną satysfakcją, jeżeli chodzi o lewicę. Więc może stąd, stąd, tak wyszło. No tutaj prezes Kaczyński powiedział, że pogłoski o jego śmierci są mocno, mocno przesadzone. Cytując: Marka Twana. Takiego twana. To tak, to, tak, tak. Tak, pan prezes czasami ma. Tak, czasami ma. Otóż to, e, no właśnie, ale te wyniki, co ciekawe, warto chyba zwrócić uwagę, one są w dużej części trochę powtórzeniem wyników wyborów parlamentarnych. Plus, plus minus. Tutaj chyba trzecia droga, tak drżała, jednak te 13-13% jest. Czy to jest jakaś stabilizacja, jak panowie myślą? Czy to kwestia to po prostu krótkiego okresu czasu? To jest kwestia braku innych y, propozycji. Dlatego że do dziś na scenie politycznej nie wykrystalizowały się alternatywne propozycje wobec istniejącego stanu rzeczy, no więc ludzie głosują tak, jak głosują. No po prostu taki, taka jest oferta, tak głosujemy. A skoro oferta się nie zmienia, to i liczba zwolenników tej oferty mhm. także się nie zmienia. 100 dni rządów Tuska i jego Kamaryli to za mało, żeby nauczyć ludzi, że tutaj to może się wiązać z czymś niebezpiecznym. Poza tym powiem coś bardzo kontrowersyjnego, tutaj szczególnie. Donald Tusk okazał się bardziej asertywny wobec chociażby nacisków migracyjnych czy wobec Ukrainy niż prawo i sprawiedliwość. Bardziej asertywny w praktyce. Jestem bardzo zdziwiony tym, że Tusk zdobywa się na to, żeby gorzko się wypowiedzieć o słowach ambasadora Izraela, słynnych, żeby twardo postawić warunki Ukrainie i żeby negocjować mimo wszystko, a nie uginać się pakt migracyjny. No On to robi w tej chwili. Ja jestem jak najdalszy od chwalenia Donalda Tuska. Całe życie spędziłem na tym, żeby go krytykować, odkąd go poznałem zresztą. I teraz muszę z uczciwości procesowej no, wypowiedzieć takie słowa, że po prostu okazuje się, że te pierwsze miesiące rządów Tuska nie okazały się tak tragiczne, jak się zapowiadały. A może po prostu, panie Witoldzie, jest inny dyrygent. W sensie, przedtem był dyrygent taki znad Potomaku, i, a teraz jest znad Renu... To e, frau i, Ursula? E, frau Ursula czy, 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 czy inny, inny Scholz. Czy inny Scholz. Ja mam bardzo przykrą rzecz. Jest taki cytat z 1943 roku z Berlina. Oh. Wypowiedział ten cytat. Uwaga, bo teraz nas wytnął, chyba jak to powiem. Adolf. Adolf? Nie doszły malarz. Wiemy. Więc akwarelista powiedział coś takiego. Trzeba zrobić porządek z tymi śmieciowymi państwami w Europie Środkowej. I tylko Niemcy mogą zbudować wspólną Europę. To jest y, niedokładny cytat, bo dokładny musiałbym y, wyciągnąć, ale cytat oddający to, co powiedział akwarelista w 1943 roku na Naradzie w Berlinie, na której obecny był Heinrich Himmler, Józef Goebbels and Inni doktorzy tak. nauk prawa i tego typu. I, i proszę Państwa, czy to czy czegoś nie przypomina? Widok znajomy ten. No myślę, że ten widok znajomy ten to będzie jeszcze bardziej e, przypominał, kiedy będą wybory do europarlamentu. O, bo to, Tam to może... już się, już się ja, zaczynają, dziś już się, się zaczynają. O, prawda. I pan Łukasz A, Warzecha, proszę bardzo. Myślę, że warto, warto, tak, warto skomentować to, co powiedział Witold. Ja wielokrotnie dostawałem po głowie, kiedy wskazywałem, że Donald Tusk jeszcze jako... Przewodniczący Rady Europejskiej nie był przesadnie entuzjastyczny wobec przyjmowania migrantów. On, oczywiście, potem tam został ustawiony do konta i do linii. Przypomniano mu, gdzie jest jego miejsce w szeregu, więc trochę skorygował te swoje stwierdzenia. Ale no też uczciwie i zawsze to mówiłem, trzeba przyznać, że on nie był entuzjastą od pierwszej chwili programu przyjmowania migrantów do Europy. Natomiast teraz myślę, że Donald Tusk bardzo dobrze balansuje, to znaczy on sobie zdaje sprawę z tego, jakie są czułe punkty, bo to też wychodzi w sondażach i stara się jakoś te czułe punkty obsłużyć. Jednym z takich czułych punktów jest właśnie kwestia migracji, drugim czułym punktem jest kwestia Ukrainy, to też wychodzi w sondażach. I tak, no to trzeba mu oddać rząd z czystego pragmatyzmu, natomiast tutaj no przynajmniej próbuje jakoś sprawy przeciągać. Na ile to jest pozorne, na ile to może prowadzić do dobrych faktycznie rezultatów, tego nie wiem. Ja mam taką zasadę, że jeżeli i Donald Tusk, czy ktokolwiek inny doprowadziłby do dobrego rozstrzygnięcia, to ja to przyznam i to powiem, no bo liczy się rozstrzygnięcie dobre dla państwa, a nie to, kto je osiągnął. To może być i Donald Tusk. Na razie to się jeszcze. Nie wydarzyło. Na razie jesteśmy w stanie takiego pewnego rozchwiania. Natomiast, oczywiście, są inne rzeczy, w których Donald Tusk no, idzie na rękę tak zwanemu głównemu nurtowi, i to przede wszystkim jest kierunek dalszej integracji. No tutaj nie chcę w ten temat wchodzić, bo tu, jeżeli ktoś jest ciekawy, to skieruję do mojego świeżego wideoblogu, gdzie omawiam taki raport, który został sporządzony w Center for. European Center of Foreign Relations, który zaleca, które zaleca partiom głównego nurtu w Europie, jak mają działać, żeby nie przegrać wyborów do Parlamentu Europejskiego. Więc mówię, nie będę się w to wdawał, na swoim kanale omawiam to dokładnie, ale zwracam na to uwagę. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe i o rezultat dla Donalda Tuska. No to ten mandat zaufania dla Rafała Trzaskowskiego przede wszystkim, ale też bardzo dobry wynik koalicji obywatelskiej, przypominam, jednak wyższy niż był w wyborach parlamentarnych. No, też powinien być sygnałem ostrzegawczym dla drugiej strony, dla największej politycznej konkurencji i może trochę się powtórzę ze swojej pierwszej wypowiedzi, ale ten ton samozadowolenia wyraźnie pobrzmiewający w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego. Na wieczorze wyborczym, gdzie zresztą, jak się spojrzało po ludziach, którzy się zgromadzili na scenie, łącznie z Jackiem Kurskim, to można było odnieść wrażenie, że się cofamy o 10 lat do tyłu. Znaczy cofać się można tylko do tyłu że się cofamy o 10 lat. To znaczy, tam naprawdę ten, ten wizerunek poza, poza Tobiaszem Bocheńskim pokazywał skostnienie tej partii, jej kompletną nieruchomość. Mhm. I teraz powiem jeszcze jedną rzecz. Kierując z kolei widzów do tekstu, mojego tekstu w najnowszym wydaniu do rzeczy. Wybory do Parlamentu Europejskiego to jest jedna sprawa, i boję się tego, jak, w jaki sposób i Kim PiS obsadzi te listy. Ale wybory prezydenckie to jest sprawa również kluczowa, nie w wymiarze europejskim, ale krajowym, bo. Patrząc na to, w jakim stanie jest PIS, dziś postawiłbym tezę po wyborach samorządowych, że PIS okupuje główne miejsce na tak zwanej prawicy i uniemożliwia powstanie tej alternatywy, o której mówił Witold, ale nie wygra tych wyborów. Nie ma dobrego kandydata. Mamy do nich rok z małym kawałkiem. To jest kluczowa funkcja. Jeżeli dostanie ją obecna koalicja, to będzie jazda bez trzymanki. PiS pełen samozadowolenia nie jest w stanie z siebie wykreować żadnego kreatywnego rozwiązania w tej sprawie. Tak, i tutaj musimy powiedzieć jedno. Dopóki po tej scenie patriotycznej, prawicowej, chociaż to coraz bardziej umowne pojęcie, nie pojawi się nowa propozycja, jędrna, świeża, dostosowana do XXI wieku, dostosowana do nowego języka młodego pokolenia, Dopóty PiS będzie okupował tę scenę, obniżając ciągle wynik polskich patriotów. Mhm. Niestety. PiS już nie ma możliwości rozwoju. To, na co wskazał Łukasz, obecność Kurskiego na scenie no tak, to prawda? I, i całego tego grona wokół Jarosława Kaczyńskiego i sam Kaczyński, który żadnej nowej idei już nie wypowiada, świadczy jedynie o tym, że trzymamy się stołków. Blokujemy to miejsce, które zajmujemy, i oby jak najdłużej. To jest cała strategia. Jestem, 30% jest. Pan Kurski jest autorem jednego z największych wydarzeń, jeżeli chodzi o polską scenę duchową. Dlatego, że nigdy nie było ataków na Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Faustyny Kowalskiej. Mieliśmy niedzielę Bożego Miłosierdzia. Dopóki nie pojawił się tam ze swoim słynnym ślubem. Tak, tak, tak. Pan Kurski, który nie ma nic wspólnego ani z Krakowem, ani z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i zrobił wielką krzywdę i Sanktuarium, i Krakowowi, urządzając tamto swoje słynne weselisko. Do ale, dzisiaj reperkusje tego nie Ale jak widać, raport Jacka Kurskiego, o którym kiedyś wspominaliśmy. Dlaczego przegraliśmy? To chyba Kursowi się musiało spodobać, bo skoro teraz za, za, za plecami prezesa jest już pan Jacek. To... Pan Jacek jest symbolem demoralizacji PiSu. Mhm. Zresztą pragnę zwrócić uwagę na to, że demoralizacja w PiSie nie popłaca, bo wielka klęska w Krakowie to jest klęska panów Adamczyka i Terleckiego, następnych ludzi, którzy nie kojarzą się specjalnie z wysokimi standardami moralnymi. Coś w tym jest, ale tutaj już właśnie o tych miastach porozmawiałem. Zacznijmy od Warszawy. Powiedzmy, że stolica, największe, największe miasto i tutaj Ach, Rafał, Rafał, super, Warszawa da, się Warszawa da się lubić. Złośliwi niektórzy mówią, czyż to jest syndrom sztokholmski z tym, z tym trzaskowskim, bo przecież on, no, pan Tobiasz, Jakkolwiek sympatycznym człowiekiem jest pan Tobias z Łodzi. Nie pan Tobiasz z Łodzi. Tak, tak nie ma. Mówiło się, że pan, pan Tobiasz jest kandydatem, będzie pan kandydatem PiS-u na prezydenta kraju, czy po tym wyniku to jest Ale dalej możliwe? Jak można wystawić kandydata w Warszawie, który pochodzi z Łodzi? O, chyba co, no też nie takie, nie takie rzeczy Polska widziała, ale to, faktycznie coś, coś tym jest. Ale Rafał Trzaskowski to jest też takie krakowsko-warszawski. Ma coś do Łodzi. chciałem właśnie nie, nie nic, rozumiem, dlaczego tu Łódź robi za nic, swój przykład. To tylko nie, nie... Łódź ma swoje wybory. Łódź i pani Zdanowska to za chwilę. Natomiast e, Warszawa, panowie. Rafał Trzaskowski wygrywa. E, dlaczego? Czego się spodziewać? Czy będzie gorzej, a może jeszcze gorzej? Eliza Olczyk w swoim komentarzu powiedziała, że naprzeciwko Tobiasza Bocheńskiego można by postawić słoik z napisem Platforma Obywatelska i on też by wygrał. No i to może nie jest jakaś tam specjalnie oryginalna metafora, natomiast prawdziwa w Warszawie. To się dzieje po raz kolejny. Ja się zacząłem tak na spokojnie, bez żadnego wzburzenia, nad tym zastanawiać i doszedłem trochę do takich wniosków, o których już tu co nieco powiedziałem o tym, o tej specyfice dużych miast i o tym, że one z jednej strony są taką niestety siłą napędową, no tak naprawdę rozwalania naszej zachodniej cywilizacji, ponieważ skupiają wszystkie te destruktywne trendy w sobie. Ale dlaczego tak się dzieje? No, bo to jest efekt kuli śniegowej. Duże miasta przyciągają takie osoby, duże miasta napędzają takie postawy. To jest zjawisko znane w całym zachodnim świecie. Duże miasta zawsze są najbardziej lewicowe i liberalne w tym złym znaczeniu tego słowa liberalne. No i dlatego też postawy konserwatywne raczej są obecne poza dużymi miastami, tak jak to się ujawniło bardzo mocno choćby w Holandii, gdzie powstała ta partia obywateli i rolników, natomiast, czy rolników i obywateli. Natomiast Warszawa, mam wrażenie, jest chyba nie do uratowania. To można oczywiście tutaj się dziwić, mówić o syndromie sztokholmskim tak dalej. Ja postawiłem taką tezę przy poprzednich wyborach, kiedy Patryk Jaki był kandydatem PiSu, że była jeszcze szansa na odzyskanie Warszawy, gdyby Patryk Jaki w konsekwentny sposób prowadził kampanię polegającą na docieraniu do ludzi, którzy być może nie mają już ochoty zagłosować, może nigdy nie głosowali, ale którzy y, instynktownie sprzeciwialiby się kierunkowi, w który Platforma Obywatelska popychała Warszawę. Niestety Patryk Jaki mniej więcej w jednej trzeciej albo połowie swojej kampanii doszedł do wniosku, że nie da się prowadzić kampanii ostrej i zdecydowanej. W Warszawie trzeba to złagodzić, trzeba to zniuansować. Zaczął niuansować, no skończyło się tak, jak się skończyło. Dzisiaj, czy taki manewr, który ja wtedy proponowałem, byłby do powtórzenia, nie wiem. Wydaje mi się, że Warszawa z każdą kolejną kadencją się zmienia. I to po prostu już będzie takie miasto. Znaczy, tutaj naprawdę niczego się chyba już nie da wykroić, i, i to jest dosyć specyficzny przypadek, bo czy tak jest w każdym dużym mieście w Polsce? Nie wiem. Może w kilku tak, może w Poznaniu, może w Gdańsku, ale na przykład już ten wynik dotyczący Wrocławia daje do myślenia. Jakby było w Krakowie, gdyby w Krakowie PIS miał PIS? Może nie PIS, prawica miała mocnego, wyrazistego kandydata, też nie wiemy, bo go po prostu nie było. Natomiast Warszawa no cóż. Ja bym powiedział tak jak w, w co mi zrobisz jak mnie złapiesz u barei. Warszawa niczem, ninczem, zburzona. Ale... Ale, ale nie ma, to już jest po ptokach. Przepraszam, że żeby... mogę dopytać, bo to jest ciekawy wątek, bo rozumiem, że ta strona, nie wiem, pisowska czy, czy prawicowa, jak ją nazwiemy, to nie myślę, że w taki, w taki ciąg logiczny, że dobra, okej, okay, te miasta duże są już przegrane, ze, ze szczególnym względem Warszawy, no ale my się okopujemy na szeroko rozumianej prowincji i tak, sobie, i tak sobie trwamy. I teraz chciałem zapytać, na ile taka logika jest możliwa w kontekście tego, co pan słusznie wydaje się zauważył, na temat prowincji. Prominowania tych dużych miast też na, na prowincję, choćby poprzez wciąganie tych ludzi, ale też promowanie pewnych idei, które jednak się rozchodzą. No, no nie żyjemy w świecie jakiś braku, braku Prowincja to jest wszystko, co poza Warszawą. Mhm. No tak, to też, to też prawda. E, poza tym z tej perspektywy. E, druga rzecz. Kładki, wariatki wygrywają w tych wyborach. Mhm. Pierwszą kładkę-wariatkę, bernatkę, wybudował Komuch Majchrowski w Krakowie i wtedy wygrał wybory. Teraz kładkę-wariatkę, zresztą z niedoróbkami, niedokręconymi śrubkami, rozchodzącymi się barierkami, wybudował pan Trzaskowski. I myśli pan, że jakby wszędzie w każdym mieście, gminie będzie kładka? Kładka-wariatka, że kładka rządziła... to musi być kładka-wariatka. Tak, no coś tym jest. Ale wrócę do pana Łukasza Warzechy i to pytanie, o którym wcześniej powiedziałem, prosiłbym. No, więc moja teza jest taka, że lekceważenie dużych miast, odpuszczenie dużych miast, które jest ewidentne w przypadku przede wszystkim Pisa, no ale mam wrażenie też, że generalnie prawej strony jest błędem. Nawet jeżeli tam się nie da wygrać, mówię poza Warszawą, bo Warszawę bym traktował tu jako przypadek sui generis, bardzo specyficzny, gdzie być może rzeczywiście nie ma w ogóle sensu nawet za dużych środków angażować, ale nawet w tym wypadku postawienie nie tyle samego pana Bocheńskiego, bo tutaj Witold mówi o tym, że jak można Łodzianina skierować do Warszawy. Ja uważam, że to akurat nie miało takiego wielkiego znaczenia. Większe znaczenie miało to, że pis po prostu postawił kreskę na panu Bocheńskim. No to jest zjawisko znane z różnych wewnątrzpartyjnych zawirowań. Jest kandydat, ten kandydat jest uznany przez miejscowy aparat partyjny za spadochroniarza, nie dostaje kasy, nikt mu nie pomaga. Jak se tam sam wydrukuje jakieś ulotki, pochodzi z nimi gdzieś po bazarku, no to może coś będzie miał. Ale to nie chodzi wcale o, o, koniecznie o to, że ktoś jest spoza miasta. W Łodzi była sytuacja taka, że kandydatka PiSu, zresztą całkiem przyzwoita pod kątem wykształcenia, obycia, nie dostała żadnego wsparcia ze strony partii. Wiadomo, kto trzęsie aparatem partyjnym w Łodzi. Pani Janina, e, Janina Gos, oczywiście mam na myśli, tak. E, i, I ta kandydatka nie dostała żadnego wsparcia. Miała w mieście, sama to wyliczała bodajże 15 billboardów kupionych za własne prywatne pieniądze, podczas kiedy pani Zdanowska miała oplakatowane całe miasto setkami billboardów. No, jeżeli się w ten sposób traktuje ten wyścig w dużych miastach, to moim zdaniem świadczy o oderwaniu od rzeczywistości społecznej. Uważam, że PiS na wielu płaszczyznach jest oderwany od tej rzeczywistości, ale to jest jedna z nich. Jak powiedziałem, duże miasta mają dużą siłę oddziaływania, dużą siłę promieniowania, one wyznaczają pewne trendy i teraz są dwa scenariusze możliwe. Jeden scenariusz zdecydowanie negatywny to jest taki, że te duże miasta nadają ton całemu krajowi. Jeżeli chodzi o właśnie ten kierunek, powiedzmy światopoglądowo społeczny, druga możliwość jest taka, że powiększa się pęknięcie pomiędzy mniejszymi miejscowościami a wielkimi miastami. Czy robią się jakby takie dwie Polski i to już nie tylko jest ten podział geograficzny, gdzie kto wygrywa, ale to jest jeszcze podział Właśnie na poziomie większe miasta, mniejsze miejscowości. No, żaden z tych scenariuszy nie jest dobry, natomiast uważam, że w dużej mierze jest tak dlatego, że PiS, który no niestety, tak jak powiedziałem, zajmuje to miejsce po umownej prawej stronie, nie potrafił się dogadać z tym elektoratem nigdy, zaczął go odpuszczać, i nie wiem, czy dzisiaj jest za późno już tylko w Warszawie czy może w innych miastach również. Ale w tych innych miastach, przynajmniej w tych innych, można było jednak, moim zdaniem, powalczyć. Tam się robi taki podział w podziale. To jest też ciekawe, bo na przykład nie wiem, mamy Białystok, w którym wygrywa Platforma, w sensie prezydent, a rządy w Sejmiku prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość. W Małopolsce, do której przejdziemy, w Krakowie, no to będzie Gibała, Wel, pan Miszalski. Michals. Nie wiem, w Tarnowie też prawdopodobnie kandydat Platformy wygra a wreszcie regionu e, wygrywa, wygrywa, wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Także to jest bardzo, bardzo skomplikowane i dość warto na to zwrócić uwagę. I teraz mamy Małopolskę, a szczególnie Kraków. I teraz muszę Państwu opowiedzieć pewną historię, która mówi o tym, jaka była twarz tych wyborów samorządowych w Krakowie. Otóż na plakatach pojawił się tajemniczy kandydat nazwiskiem Józef Pilch. Tylko w tych wyborach pojawił się na plakatach Trzeciej Drogi jako kandydat PSL-u. Mhm. Przypomnę, ten sam Józef Pilch, przyjaciel posła Andrzeja Adamczyka, y, dawniej w PZPR-ze. Były wojewoda też. Był wojewodą małopolskim z ramienia PiS w Krakowie i skończył y, no, pewnym skandalem obyczajowo-towarzyskim. Y, po czym y, przypomniał sobie, że jest serdecznym przyjacielem Jacka Komucha-Majchrowskiego. I objął posadę w spółce miejskiej, nie będąc już woje, tym wojewodą z ramienia PIS. I obecnie wystartował z ramienia PSL. Czy nie, czyż nie jest to kandydat ekumeniczny od PZPR-u przez PIS aż do PSL-u? Wspaniały. A być może jeszcze nie powiedział ostatniego słowa? Na pewno nie powie Po ty życia, po ty nadziei, to ta może się... Może Zobaczymy, się czy mu się powiodło, bo kandydował do sejmiku. Do sejmiku więc... gdzie te wybory są dość, dość trudne i, wy i wymagające. Wymagające i teraz to jest twarz, a za tą twarzą stoi pan czcigodny e, poseł Andrzej Adamczyk, ośmioletni minister infrastruktury, o którym w ogóle nic nie wiadomo, a należałoby się zainteresować nim od wykształcenia i uczelni, którą skończył, a, aż y, po dokonania ministerialne. Po tak zwany dzień dzisiejszy. Po tak zwany dzień dzisiejszy, i skonfliktowany z nim, aczkolwiek także słynący z wielkiego poparcia w Krakowie, poseł Ryszard Terlecki, który musiał kandydować z Nowego Sącza, bo w Krakowie by już nie dało rady, a i w Nowym Sączu został prześcignięty przez paru konkurentów, ale wlazł do Sejmu. Uh -huh. I teraz ci dwaj panowie, jako liderzy środowiska PiS, wystawili kogoś, kto im nie zagrozi. Bo to jest ta logika wewnątrzpartyjna, która panuje w pisie i pokazuje skalę Nie A powiem, bo to nie wszyscy muszą wiedzieć, a tu kandydatem Prawa Sprawiedliwości w Krakowie był pan Kmita, Kmita. czyli też bywszy, omen, wojewoda. bywszy wojewoda. Nomen omen, bo jeszcze po panu Pilchu był pan Katecheta, który teraz jest doradcą pana Dudy. E, e, I tak to się plecie. Dudy. I tak to się plecie, bo to jest Kraków. I tutaj wszystko przybiera formę groteski, takiej szwejkowskiej groteski. No bo jak patrzę na szwejkowską twarz pana Pilcha, który uśmiecha się jako trzecia droga, no to nie sposób, żeby się też nie uśmiechnął do niego. Mm -hmm. Jest to taka S szwejkowska wspólnota uśmiechu, suma, suma. na której wygrywa pan imć pan Miszalski. Kandydat Platformy, szef chyba bodaj Sienkiewiczowskie Platformy. nazwisko, prawda? I będzie w pojedynku z panem Gibałą, który kiedyś był u pana Palikota, potem był w Platformie, a teraz jest sam sobie. Mhm. Więc jak Państwo widzicie, ekumenizm krakowskiej polityki jest bardzo szeroki, a przegrywa pan kulik, który reprezentował pana pogrobowo pana Majchrowskiego. Mówiąc poważnie, w Krakowie była wielka szansa, żeby wejść w to miejsce, które opuścił komuch Majchrowski, z powodów żywotnościowo-zdrowotnościowych i tej szansy nie wykorzystano. Prawdopodobnie no teraz przejmie to ten Kraków, no kto? No, ktoś z duetu. Ktoś bogaty. Ktoś bogaty, właśnie. Bo i pan Miszalski, który jest właścicielem sieci, był właścicielem sieci Hosteli, a więc tanich noclegowisk dla Anglików obsikujących krakowskie mury. I pan Gibała to są ludzie niezwykle zamożni, biznesmeni. Pan Gibała zadłużył się u swojego tatusia na jakieś 200 milionów złotych. No nieważne. No. No w każdym razie, A jedno i co nie jest oczywiście za zarzutem. Kulisy tej jest. kampanii wyborczej są naprawdę Ale zaginiące. suma summarum, jeszcze wróćmy do tej, do tej koncepcji tego promieniowania tych miast, bo zwróćcie pan, Panowie, uwagę, że tu mamy dwóch, ka dwóch kandydatów potencjalnych o takiej prowiniencji no bardzo, bardzo nowoczesnej, postępowej, z realizacją tych wszystkich planów, o których tu wielokrotnie mówiliśmy. tych... Pan Miszalski zrobił milionych. miasto pięciominutowe. No właśnie. Zrobił piętnastominutowe. Ja bym, ja bym Chciał zwrócić, tak, Ja bym tu chciał zwrócić uwagę, że może to być niestety, tu trudne słowo, prefiguracja wyborów prezydenckich. Ja przed tym ostrzegam we wspomnianym przeze mnie tekście w najnowszym wydaniu do rzeczy, oby się nie okazało tak, że w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku mamy wybór na przykład między Szymonem Hołownią a Donaldem Tuskiem. Bo tak, może być. I tutaj, może być, i tutaj już mamy to w Krakowie. no Przed podobnym dylematem stają konserwatywni wyborcy we Wrocławiu, gdzie mają do wyboru kandydatkę panią Bodnar, zbieżność nazwisk z Adamem Bodnarem przypadkowa, panią Bodnar, kandydatkę trzeciej drogi i pana Sutryka. No, i teraz, co taki konserwatywny wyborca, któremu generalnie nie odpowiada ten postępowy kierunek przekształcania miast, ma zrobić? No, może zostać w domu, albo może sobie zacząć na karteczce wypisywać, co jest mniejszym złem, ale myślę, że większość takich świadomych, konserwatywnych wyborców, no to jednak będzie gdzieś miała w sobie jakąś złość, że oni nie mają tutaj swojego przedstawiciela, bo gdyby ten przedstawiciel był w tej drugiej turze, gdyby to było tak, że to jest w drugiej turze pojedynek między wizją postępową miasta, a konserwatywną wizją miasta. Okej, okay, konserwatywna wizja przegrywa, ale przegrywa w drugiej turze, czyli mamy jakby. No, demokracja nie jest generalnie, zwłaszcza dzisiejsza, uczciwa, ale taki wyborca mógłby to tak odbierać, że to jest przegrana w tej uczciwej walce na ostatnim etapie. Ale jeżeli w ogóle nie ma takiego kandydata, jeżeli wybór jest właśnie tak jak między panem Sutrykiem a panią Bodnar, albo między panem Miszalskim a panem Gibałą, no to co właściwie taki wyborca ma zrobić? I ja, ja stawiam tezę, że pewnie będzie tak, że większość najzwyczajniej nie pójdzie głosować, ale zastanawiam się, co będzie, jeżeli tak jak powiedziałem na początku, taką sytuację będziemy mieli za rok z małym kawałkiem w wyborach prezydenckich. I chyba. Naprawdę dzisiaj już powinniśmy zacząć o tym mówić, bo jak zaczniemy o tym mówić za powiedzmy 6 miesięcy albo osiem, to będzie grubo za późno. No Właśnie, bo jak gorsze co jest, można zrobić, to się obrazić, będzie ok, A niech się ci lewacy w tych miastach uduszą. A ich sprawa sobie wybrali takiego Czaskowskiego czy innego, innego gibałę miszalskiego i niech sobie radzą. No ale właśnie tu chcę, żeby to wybrzmiało, o czym pan mówi, przejdziemy dalej o tym, o tym Promieniowaniu I o tej możliwości, że w końcu możemy zostać z taką alternatywą. Teraz się śmieję, żeby to nazwać alternatywą. I prefigurując wyniki wyborów, czy w ogóle wyborów prezydenckich, czy innych wyborów, że takie, takie będą postacie nami rządzić, nie tylko na poziomie wielkiego miasta, ale i mniejszego, i czasem bardzo małego. Ale zauważmy, że PiS cały czas się cofa, więc już rozwijać się nie będzie. Dlatego, że jeszcze w poprzednich wyborach samorządowych mówiono o walce o Radom, Średnie miasta. Dziś PiS jest zachwycony, widziałem programy telewizji Republika, że w stalowej woli zwyciężył i może w hełmie. To jest dzisiaj skala aspiracji samorządowych pisów. Przy całej sympatii dla tych miast, bo tam tak, też jest wszystkim dobrze. Sympatii, oczywiście. Z ciekawych wyników takich jeszcze wielkich miast, i tu już powolutku będziemy ten wątek wielkomiejski kończyć, no to tutaj w Gdyni jakieś szokujące informacje, że prezydent tak. Szczurek, który tam był chyba dłużej niż nawet... 26 lat. No, nasz profesor krakowski nie będzie go w drugiej turze. To też dosyć, dosyć ciekawe, interesujące tak, wydarzenie. Tu, tu to, to już pytałem Gdynia. To po prostu zmęczenie. Ile można? Bo też pan Szczurek, który jest sympatycznym bardzo człowiekiem, no był już zmęczony chyba swoją funkcją. I to, i ostatnia kadencja była już taka mało rozwojowa. I to, I to dobrze świadczy o mieszkańcach, że szukają nowych możliwości. Mhm. Tak i tam dogrywki bodaj w Poznaniu, we Wrocławiu, tu prezydent Jaśkowiak, tak niby kochany, wielkomiejski prezydent, też, też średnio poszło. Ale pani Dulkiewicz. Ale właśnie w Gdańsku pani Dulkiewicz. Dulkiewicz. To jest, to jest to pokazuje, uderzenie. To Rzeczywiście, że w Gdańsku, nie wiem, wystawienie łyżki z napisem PO wystarczy, a w Warszawie słoika. No taka to, taka to, konstatacja. Panowie, ja mam jeszcze taką jedną, jedną ciekawą obserwację, którą podały sondażownie i tu widziałem, że na tej prawej stronie internetu bardzo się na to zrzymano, takiej prawej, prawej patriotycznej, że oto rolnicy w większości, tak przynajmniej te sondażownie pokazały, poparli Prawo i Sprawiedliwość. I tu się rozpoczęły takie dosyć gromy na tych rolników ze strony prawej, że no to, to oni wam ten zielony ład i tak dalej, i tak dalej, a wy i tak ich popieracie. No to ja się nie, ja nie popieram, już teraz mówię, cytując takie takie wpisy tych protestów rolniczych, to jakby się na nie, tym nie, pochylili. Nie, tutaj trzeba głębszego zrozumienia psychologii Ro, y, przedsiębiorców rolnych. Y, myślę, że przedsiębiorcy rolni zrozumieli, że PiS stał się ich zakładnikiem. Czyli PiS zaczął głosić ostatnio, nawet wbrew sobie i wbrew temu, co robił, y, kiedy rządził, postulaty bardzo prorolnicze. Y, sam, samemu sobie zaprzeczając i podkładając nogę. I y, rozumiejąc, jakby to instynktownie. Bardzo pragmatyczni przedsiębiorcy rolni powiedzieli tak, dobra, to my wreszcie mamy partię, która musi nas słuchać, bo inaczej nie będzie istniała. I wsparli PiS. Ja tak rozumiem to wsparcie. Mm -hmm. A pan Łukasz Warzycha, jak to rozumie? No, przede wszystkim uważam, że jakieś takie obrażanie się na rolników za to, jakiego w większości dokonali wyboru, jest niepoważne. To po pierwsze. Po drugie, to są wybory, jednak lokalne, więc też pamiętajmy, że rolnicy wybierają w jakiejś mierze. Oczywiście tu mówimy o wyborach do sejmików, tam się głosuje głównie na listy partyjne, ale mimo wszystko wybierają w jakiejś mierze, jako wyborcy, wyjątkowo świadomi, w mojej opinii, na podstawie tego, kto realnie pilnuje ich interesu. I oczywiście prawdą jest, że PIS tego interesu nie pilnował wcześniej, ale Jakie tu może być rozumowanie za takim wyborem? Nie pilnował wcześniej, wie, że w jakiejś mierze przez to też stracił władzę. Teraz mu bardzo zależy na powrocie do władzy. Nie ma nadziei, że ta koalicja będzie pilnowała tego interesu, bo ona go pilnuje. Tu nawiązuje do tego, co wcześniej mówił Witold o Donaldzie Tusku. Pilnuje go o tyle tylko, o ile no ma takie poczucie, że z czystego pragmatyzmu to wynika. Prawdopodobnie rolnicy oceniają, że w przypadku PiS nastąpił jakiś proces przetrawienia tego, co się wydarzyło i że PiS niejako musi zawisnąć na tej kwestii już, ale też, że ona w jakiś sposób jest wewnętrznie uzasadniona w tej partii, że to przywiązanie do wartości... Jest jednocześnie przywiązaniem do wsi w jakiś sposób, że tam są jednak takie osoby wciąż jak Jan Krzysztof Ardanowski. Nie ma odpowiednika takiej osoby po stronie koalicji obywatelskiej, bo przecież trudno za kogoś takiego uznać pana Michała Kołodziejczaka. Więc myślę, że stąd to się wzięło, ale też trochę, powiedzmy sobie szczerze, wzięło się z takiej, no tu nie chcę powiedzieć nieświadomości, bo jak mówię, rolnicy są świadomymi wyborcami, ale z takiej inercji wyborczej. No, to jest tak, że PiS w pewnym momencie zrobił sobie już to było przy jeszcze poprzednich wyborach parlamentarnych, zrobił sobie, czyli w 2015 roku, zrobił bardzo poważne przyczółki i postępy na wsi. W niektórych momentach je tracił przy piątce dla zwierząt, zwłaszcza, potem trochę odzyskiwał. No i po prostu jest mocny na wsi. I tutaj no, musi być jakaś poważna alternatywa. Żeby przestać głosować na kogoś, na kogo się zawsze głosowało od wielu lat. Czy jest taka alternatywa? No, jest jedna konfederacja, która mocno wchodziła w te sprawy, tylko że konfederacja ma znacznie mniejszą siłę oddziaływania. I myślę, że tu chodzi po prostu o to, kto realnie może być zdaniem rolników, gwarantem ich interesów, też nierządzącym teraz, ale mimo wszystko siłą większą, którą po prostu oni uznają za poważniejszą. Ja to tak odczytuję. Ja mogę tylko powiedzieć, że Jan Krzysztof Danowski udzielił niedawno bardzo mocnego, chyba najbardziej szczerego jak dotąd wywiadu Piotrowi Zwiewce u mnie na kanale Gadowski TV. I ten wywiad cieszy się ogromną popularnością. I tam on mówi bardzo niepopularne dla Jarosława Kaczyńskiego rzeczy, m.in. o piątce dla zwierząt. Mhm. Więc. Wydaje mi się, że taka postawa, o czym mówił Łukasz, jak Jana Krzysztofa Ardanowskiego, bardzo mocno um, chłopów y, i przedsiębiorców rolnych z powrotem popchnęła w ramię napisu. Mhm. Że ufają, że tacy ludzie jak Ardanowski będą nadawać ton pisowi. Tymczasem, powiedzmy sobie to szczerze, Ardanowski balansuje na granicy wyrzucenia z pisu. Mhm. Więc myślę, że gdy, jeżeli pis pozbędzie się takich ludzi jak Jan Krzysztof Ardanowski, to pozbędzie się też elektoratu wiejskiego. Mhm, z takich ciekawych wyników, to i dwa takie pewnie bliskie naszym, naszym widzom i zapatrowaniom, czyli w Bełchatowie jakaś szansa pojawiła się, że tam prezydent będzie z Konfederacji, bo a. tam bardzo dobry wynik. E, no i tutaj druga sprawa w Siemianowice Śląskie, tutaj rządził prezydent Piech, tak. a będzie dogrywka w Siemianowicach Śląskich, bo kandydat z pani, z pani z Platformy Obywatelskiej, no, ma tam 25, Pan Piech ma 28 i tu będzie i dogrywka i tu do Pana Witolda trochę się... Uśmiecham i dopytuję a propos ruchu obrony Polaków. No właśnie, bo y, y, Rafał Piech jest jednym z trzech filarów tego nowego stowarzyszenia, ruchu obrony Polaków. Drugim jest y, pan Wojciech Sumliński. I y, myślę, że też trochę płaci y, za takie za, mocne zaangażowanie po stronie y, y, polskiej y, w, w swoich wyborach samorządowych. bo Trochę być może mniej intensywnie prowadził kampanię wyborczą przez to. Ale mam nadzieję, że Rafał Piech zwycięży w wyborach samorządowych w Siemianowicach. Będziemy starali się mu pomóc w tym. I tym samym będziemy coraz mocniej eksponować istnienie Stowarzyszenia Ruch Obrony Polaków. Bo to jest zupełnie nowa propozycja z bardzo konkretną ofertą ustrojową i programową. Przypomnę, że program gospodarczy już w tej chwili kończy pan Roman Kluska dla Ruchu Obrony Polaków i w ten program angażuje się coraz więcej bardzo liczących się osób, jeżeli chodzi o fachowców od spraw ekonomii, podatków, gospodarki i stawiamy najmocniej na gospodarkę mówiąc, że patriotyzm rodzi się z gospodarki. To trochę takie wielkopolskie, ale przedwojenne. Ksiądz Wawrzyniak, takie wzory, Hipolit Cegielski, na to stawiamy. Mówiąc po chłopsku, kto nie ma, siedzi, ten na tyłku siedzi. Więc musimy mieć środki i za te środki realizować naszą kulturę, nasze media, e, naszą politykę. Bez tego będziemy ciągle klientami prawa i sprawiedliwości. O mankamentach tej partii już mówiliśmy mhm. dosyć szeroko, ale ciągle jest to partia będąca po naszej stronie myślenia. Bo to mo można by odnieść wrażenie, że konserwatywni komentatorzy mówią nie, precz z pis -em. No nie, no mamy PiS, który jest jaki jest i zajął olbrzymią pozycję po naszej stronie sceny politycznej. Dopóki nie pojawi się poważna alternatywa, to też nie można przez okno wyrzucić prezesa z całą jego tą stoczniową Czy pogłoski o śmierci prezesa są mocno przesadzone, jak, jak sam pan stwierdził prezes, Ma, Mark Twain. Mark Twain powiedział. A tutaj bo chciałem to nazwisko sobie sprawdzić. Przepraszam, żeby nie było tak. Pan Patryk Maryjan z Nowej Nadziei to jest Bełchatów. Tam on zdobył 38,36, a na drugim miejscu jest e, obecna pani prezydent e, 31,7. To taka ciekawostka, bo Konfederacja... A jak jest w Nowym Sączu? W Nowym Sączu, to za chwileczkę, za chwileczkę no sprawdzę. Ciekawe. A tutaj jeszcze bym prosił pana, pana Łukasza Warzechy ewentualnie komentarz do tych wyników Konfederacji, czy do e, pana Piecha. A, może, ten, proszę bardzo. Może właśnie, warto, warto może trochę powiedzieć o, o wyniku Konfederacji, który no, e, trudno go jednoznacznie zinterpretować, dlatego, że on jest tylko odrobinkę wyższy niż wynik Konfederacji w wyborach parlamentarnych z jednej strony. Z drugiej strony to są dla Konfederacji... Najtrudniejsze, zdecydowanie wybory, wszyscy to mówili, ale z trzeciej znowu strony, no mówimy tutaj nie o tym najtrudniejszym elemencie czyli tym, gdzie trzeba obsadzić mnóstwo miejsc czyli Rady Powiatów, Rady Gmin. Tylko mówimy tutaj o w sumie najłatwiejszym elemencie, też wymagającym mnóstwa kandydatów, no ale takim, gdzie się głosuje na listę partyjną, czyli i temu zresztą służył Sojusz z Bezpartyjnymi Samorządowcami, czyli o Sejmikach Wojewódzkich. No i tutaj jakiegoś takiego druzgocącego postępu w poparciu dla Konfederacji nie ma, aczkolwiek nie ma też regresu. No można powiedzieć, że jest konstans ale rzeczywiście jest tak że w przypadku konfederacji być może te problemy na których konfederacja się najbardziej skupia nie znajdują takiego bezpośredniego odbicia w akurat tym tych wyborach znacznie ważniejsze dla konfederacji będą wybory do parlamentu europejskiego które w ogóle będą bardzo ważne, myśmy przecież o tym już w Prawym Prostym Plus mówili kilkakrotnie i tłumaczyliśmy, dlaczego one będą takie ważne. Tam te tematy, na których skupia się Konfederacja, no będą wręcz w centralnym miejscu. Tutaj zresztą mam nadzieję, że jak się spotkamy następnym razem, to w ogóle więcej o tym porozmawiamy, bo tam naprawdę jest całe mnóstwo ciekawych wątków, również to, jak będą rozgrywane siły takie jak Konfederacja. Znów tutaj odsyłam do swojego wideoblogu, gdzie to tłumaczę? No to, to, to tutaj, na przykład, ten wątek czeskiego śledztwa w sprawie rzekomych, domniemanych rosyjskich wpływów, rozlewającego się po całej Europie, ewidentnie jest próbą dyskredytacji wszystkich sił o poglądach alternatywnych wobec głównego nurtu. To jest bardzo ważna sprawa. No dzisiaj to nie jest naszym tematem, tematem naszej rozmowy, ale myślę, że warto do tego wrócić. Także ja bym powiedział, że Konfederacja wychodzi z neutralną pozycją z tych wyborów. Ani nie ma wielkiego sukcesu, ani nie ma jakiegoś, jakiejś porażki. Gdyby się okazało, że w mieście tej wielkości, co Bełchatów tak? Mówiliśmy tak, tu o Bełchatów, Bełchatowie. Gdyby się okazało, że w mieście tej wielkości, co Bełchatów, czyli takim, które no ma, nie ma jeszcze prezydenta, zdaje się, tak, tylko ma burmistrza, ale tam Konfederacja. Jest w stanie rządzić, ma, to znaczy ma włodarza miasta, no to to by był taki ciekawy, pokazowy przypadek. To znaczy, on pewnie by nie miał takiego znaczenia kiedyś. Nie wiem, czy, czy pamiętacie, w latach 90., w pierwszej połowie lat 90. Stefan Oleszczuk w kamieniu pomorskim, burmistrz kamienia pomorskiego z UPR-u. To był właśnie też taki pokazowy przypadek czy przykład na który UPR się często powoływał. Tutaj pewnie już by teraz to nie miało aż takiego znaczenia, ale zawsze można by trochę zademonstrować w tej skali mikro, jak Konfederacja wyobraża sobie urządzenie życia publicznego, więc pewnie by się to przydało. Ale jak mówię, przed Konfederacją główna rozgrywka, ta czerwcowa, ta, z tej Konfederacja wyszła Raczej obronną ręką, choć też bez rewelacji. Bełchatowie akurat jest prezydent, to także że tam a, ktoś prezydent niega, to, jest to, będzie, to będzie Aha, prezydentem, a opowiadając miasto, na... No Sącz, Sącz, pan Ludomir Handzel, to jest Komitet Wyborczy Ż Wyborców Koalicja Nowosądecka, Ludomira Handzla, 52,3, więc tam... Rządzący prezydent. Tak, rządzący prezydent, a gwoli sprawiedliwości, pani z prawej i Sprawiedliwości, Mularczyk Iwona Barbara, 15,9%. Wiosna 20, 20 24, 18, 3 i pan Wilk 9%. No tak nowosądeckie reminiscencje. To ciekawe, mówi, bo to laboratorium prawicowe jest. Otóż to, otóż to. Natomiast jeszcze jeden wątek z, z wyborczym, który zwracano uwagę, czy on tak przeszedł bokiem, że w wielu miejscach, bodaj 400 gmin czy ileś, chyba ponad, to nie było wyborów, tylko był plebiscyt. Bo się okazało, że tam jest jeden kandydat albo znaczy, no jeden po prostu, kto, ktoś, kto, ktoś to rządzi. To jest zawsze, zawsze ciekawe, jak osoby, takie osoby już mają wszystko, wszystko niemalże w ręku. Bo nie ma ugrupowania politycznego, które stworzyłoby taki dekalog samorządowca, mówiący na przykład, pierwszy, pierwsze przykazanie, lepiej, jeżeli jest tysiąc małych firm promowanych przez gminę, niż jedna wielka. Tysiąc małych inwestorów niż jeden wielki inwestor. To jest to pierwsze przykazanie i takich przykazań 10 powinna przedstawić każda licząca się partia i wtedy wystawiając kandydata, ten kandydat mówi moim programem lokalnym jest 10 przykazań, którymi będę się kierował. Żadna z tych partii tego nie zrobiła, no i stąd mamy zamieszanie, jakie mamy. Mhm. Na przykład w Ciechanowie czy w Stargardzie jest taka sytuacja, taka, gdzie łasko, tam jest tylko jeden no, już taka demokracja, że już. Ale skoro, skoro mówimy o tych sprawach formalnych, bo to w gruncie rzeczy jest też kwestia formalna, że może być taka sytuacja, w której jest tylko jeden kandydat, to ja bym jeszcze zwrócił uwagę na parę innych spraw, które przy okazji tych wyborów są podnoszone i słusznie. Na przykład, czy wyborcy w ogóle mają świadomość, za co odpowiadają poszczególne szczeble samorządów? A jeśli niekoniecznie mają, to czy my potrzebujemy trzech szczebli samorządu? No bo przecież tutaj głosujemy na Rady Gmin, Rady Powiatów, poza miastami na prawach Powiatów, no bo tam jest Rada Gminy, zamiast Rady Powiatów łączy te funkcje w sobie i sejmiki wojewódzkie wielu wyborców. Ja to widziałem nawet przed swoim lokalem wyborczym. Stoi przed tą listą, wodzi tam palcem. Oni w ogóle nie wiedzą o kogo chodzi. Ba, przypuszczam, że w ogóle nie wiedzą, co to są za kandydaci, co to są za organy. Tutaj ubawił mnie pan profesor Stanisław Żerko, mój ulubiony użytkownik portalu X, który pokazał kartę do głosowania do Sejmiku Wojewódzkiego i napisał, że żaden z kandydatów do tego zakichanego Sejmiku, który nie wiadomo po co jest, nie pofatygował się, żeby mi powiedzieć dlaczego ja mam na niego głosować, więc żeby nie skrzydzić nikogo zagłosowałem na wszystkich. I pan prostu pozaznaczał wszystkie nazwiska. No i tutaj być może też należałoby się zastanowić, czy taki trójszczeblowy samorząd nie służy po prostu zatrudnianiu ludzi. Ja się zastanawiam, po co nam są Rady Powiatów. Dlaczego tego, co starostwo powiatowe załatwia, nie może załatwić gmina? Jakie to są zadania tak niesamowicie wykraczające poza zakres działania gminy, że trzeba do tego powołać odrębny szczebel samorządu, gdzie oczywiście jest mnóstwo stanowisk, nieruchomości, urzędy do obsadzenia. Po co? Po co robię. to jest? Czas te pytania też zacząć tak zadawać. Teraz to jest kwestia: żadna z partii politycznych ogólnokrajowych nie przedstawi programu, w którym będzie jeden jasny krok, likwidacja powiatów jako niepotrzebnego strzebla samorządu. Dlaczego? Dlatego, że cały elektorat skupiony wokół starostów, powiatów, nieróbstwa i tak dalej natychmiast odpływa. Jedynym ugrupowaniem, które dziś mówi o tym, jest właśnie Powstający Ruch Obrony Polaków. My mówimy, trzeba zlikwidować samorządy, i drugi rewolucyjny pomysł wprowadzić referenda gminne bezprogowe. Czyli liczą się ci, którzy biorą udział, aktywni mieszkańcy gminy, oni kształtują plan zagospodarowania przestrzennego, plan strategicznych inwestycji, etc., etc. Dlaczego tak proste postulaty nie zostaną? Wpisane do programów dużych partii, mhm. bo klientela nie pozwala. No właśnie, poza tym jest takie bardzo ładne powiedzenie, ja je dość lubię, ono wielokrotnie pasuje, że takich grabi, co to grabią od siebie, to jeszcze nie wynaleziono. I tutaj panu Chyba, Ugar że Jan Grabiec. Chyba, no to chyba tej sympatii, może sam w ogóle wynalazł grabie. No, to ja na tego, pewno. To ja tego nie wiem. Albo ro, jakiś rosyjski naukowiec. Z... Na strychu. Tak, tak, dokładnie. Ale myślę, że tutaj, co pan Łukasz Warzecha powiedział, że to po, po co są te samorządy, żeby zatrudniać? Myślę, że to jest. To nie ma co znaku za, zapytania. To jest po prostu doskonałe stwierdzenie i właśnie po to jest, żeby zbudować też taką sieć klientelistyczną. No i potem tak się sypią tak się sypią głosy i ta dyskusja na temat, jak samorząd powinien wyglądać w Polsce, jest, jest, jest bardzo potrzebna. Bo złym syndromem w Polsce jest klientyzowanie wyborcy. Coraz więcej wyborców jest uzależnionych od, od różnych szczebli władzy, jako pracobiorcy, przedsiębiorcy, którzy otrzymują, wygrywają przetargi, nazwijmy to, ale otrzymują zlecenia, etc., etc. Ten klientelistyczny model rozbudowującej się, rozbuchanej administracji powoduje, że niszczymy szanse gospodarcze Polski. I dopóki tego sobie otwarcie nie powiemy, dopóty będziemy w tej fikcji trwać mówiącej o elektoracie. Mm -hmm. Klient nie jest elektorem, bo elektor z natury musi być wolny i swobodny. Otóż to, ale to na pewno władzy służy, żeby taki system, system trzymać. Czy jeszcze pan, pan redaktor Warzecha chciałby jakiś komentarz powyborczy, czy już na ten moment. No myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję będziemy mieli Tak, okazję jak będą te wyniki. Kupować, o echa tego okay. będą się ciągnąć, i myślę, że też wewnątrz koalicji będą różne ciekawe ruchy. W związku z tym, tam rzeczywiście ten wątek, myśmy o tym stosunkowo mało mówili, ale ten wątek ewidentnej porażki lewicy, dopychanej do ściany, jest też tutaj ciekawy. Moim zdaniem on będzie owocował no po pierwsze ruchami odśrodkowymi w samej nowej lewicy bo tam będzie prawdopodobnie próba jakiejś secesji partii razem za jakiś czas. No a po drugie to będzie pójście w radykalizm, no bo jak się ta lewica ma odróżnić od koalicji obywatelskiej w tej sytuacji? Jeżeli Donald Tusk po prostu zawłaszcza kolejne obszary lewicowości, tej lewicowości nie takiej prawdziwej, czyli tej takiej powiedziałbym PPS-owskiej no Taki jak w PiSie, bo tam jest taka lewicowość PPS-owska, tylko tej lewicowości nowomodnej, tej, o której można żartobliwie powiedzieć, że ona się bierze z tego, jak kiedyś pan Zagłoba mówił, że oleum do mózgu podpływa, to tutaj sojowe late do mózgu podpływa i stąd się bierze ta nowa lewicowość. O, można się spodziewać. To jest wynalazek, to jest znakomite. Trzeba to dopisać Łukaszowi, że to jest sojowe lata. Lista bonmotów, które tutaj padają, jest zacna, a, ale to właśnie myślę, że można się spodziewać, że tutaj Donald Tusk po takim, a nie innym wyniku lewicy może powiedzieć: no ale może was jest za dużo w rządzie, a rząd jest spory, więc tych ministrów z lewicy będzie można pożegnać albo z jakichś wyższych urzędników. Tym urzędnik bardziej, że tam Tusk. są ministry, które obejmują matronat. Już, Tam ma się to. już zajączkuje rzeczywiście tak, tak, tego tak, lata Zdecydowanie. No, Skwaśniałem mleko jakieś musiało być albo coś. Na tutaj pozycja Czarzastego już została lekko podważona, że to już tyle, to już tyle lat, a efekty są jakie są. Więc tutaj faktycznie o tych przetosłaniach będziemy, będziemy pewnie jeszcze mogli mówić. Panowie. Na razie tą kreską, nie grubą, taką cienką kreską, żadnych analogii historycznych, bo sprawa, sprawa, o którą zapowiadałem, że poruszymy też, żebyśmy się... Chociaż powiem jeszcze złośliwie jedno no, zdanie. Taką kreska nie była gruba. Pani właśnie... Biejat, uh -huh. która mówi, że chce budować mieszkania komunalne w centrum Warszawy dla wybranych, znaczy dla tych, którzy są wskazani, dla samorządu, nauczycieli, to jest pomysł na nową zatokę czerwonych świn po prostu. Czyli budując za pieniądze gminy będziemy osadzać nasz elektorat, naszych ludzi. Budowanie klientelistyczne. No to jest pomysł lewicy no, na samorząd. Tamten wynik pani Biat był, jaki, jaki był i na sprawę, że wyniki choćby pana Wiplera czy Korwina Mikke to też... też jeszcze wspanialsze. To już w ogóle kiepsko. Ale pan Korwin chciał likwidować tramwaje. Nie tylko on zresztą, mam wrażenie. Panowie... Y Inna, kolejna sprawa, Rabka. I tu pozwolę sobie zacytować, bo taki dłuższy cytat Państwu daruję. W nocy z niedzieli na poniedziałek wiatr w Rabce Zdroju wiał z prędkością 130 km na godzinę. Trzy osoby, w tym sześcioletnie dziecko, zginęły przygniecione przez powalone pod naporem wiatru drzewo. I teraz będzie cytat z pana Jana Rokity, który to opisał, zdaje się, w Dzienniku Polskim. Policja z premedytacją uniemożliwiła... Opatrzenie umierających świętymi sakramentami. Z niektórych relacji wynika, że brał ponoć w tym udział również prokurator, ale nie dosyć na tym. Po zdarzeniu policja rozpętała nagonkę na katolickiego księdza, który wezwany do umierających w pośpiechu przybył na miejsce, aby wypełnić swój podstawowy kapłański obowiązek. E, napisał Jan, Jan Rokita i przytacza słowa, które policjant miał powiedzieć do księdza. Dla niego nie liczył się płaczący ojciec, tylko jego czary. Miał powiedzieć ten policjant, od kiedy ksiądz szantażuje służby na miejscu zdarzeń i do kiedy to będzie trwać. I pan Jan Rokita tutaj mówi, że e, nawet milicja obywatelska nigdy nie pozwoliła sobie na taką butę. Panowie, proszę. To, to jest rzecz ciężka do skomentowania, tym bardziej, że wierzę Jankowi, ponieważ jest to poważny człowiek. Zresztą bardzo szkoda, że Jan, Janka Rokity nie ma już w polskiej polityce, bo był to człowiek, który czytał książki. I to te źródłowe. On yy, wiedział, skąd biorą, z, gdzie biją źródła idei. Można się było z nim nie zgadzać, można było mieć wobec niego awersję i urazy, ale była to poważna postać. Czy Pan Jan się dziś pokazuje. No ale szkoda, wiar, że, że go nie ma w polityce. W polityce, go tak. taki komentator. Szkoda, bo to naprawdę poważna postać, i w, w, ażby się prosiło, żeby był. Ja często się z nim nie zgadzałem, ale bardzo szanowałem go za rzetelne przygotowanie, za e, wiedzę, o tym, o czym mówi. Dziś to jest bardzo unikalne wśród polityków. I teraz y, mówię długo o tym, y, y, o autorze tych, ty, tego doniesienia. Powiem tyle: niestety upolitycznienie policji to jest duży grzech, który postępuje. Na przykład w y, Krakowie komendantem miejskim został pewien oficer, który nie zgodził się na wystawienie asysty z okazji 18, kiedy pan. Naczelnik Kaczyński jechał na grup brata na Wawel. On wtedy nie zgodził się przecież, to politycznie, czyli de facto stanął o a teraz z nagrodę został komendantem miejskim policji. No to nie, być może to jest wspaniały funkcjonariusz, bo go nie znam, ale to nie są kryteria, które powinny obowiązywać w, po, w policji, te polityczne kryteria awansu. Tam wraca pan Dąbek i tak dalej. No to, Pomijam, a, tu sprawę, tak, ogóle, a tu jest konkretna sprawa. Życia i śmierci. Żeby I teraz powierzy, że jest, jest pytanie, gdzie jest Kościół? Mhm. O. Czyli po pierwsze, gdzie my jesteśmy w tej sprawie? Dlaczego nie grzmi głos oburzenia nas? Nas po prostu, bo to jest nasz obowiązek jakby o tym mówić. A po drugie, gdzie jest hierarchia? Dlaczego hierarchowie od dłuższego czasu w Polsce unikają tematów kontrowersyjnych, chowając głowy w piasek? No dlaczego? No dlaczego? Szanowni Państwo, dlaczego? Jak Państwo myślą? A jak Pan Łukasz Warzecha myśli? I oddaję głos. Przepraszam, ale to się prosiło. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że to, co Pan Łukasz Karpiel przeczytał. To była nie tyle wypowiedź, to były nie tyle słowa wypowiedziane przez tego policjanta, ale napisane przez niego później na Facebooku, który to wpis zresztą on potem skasował. Oczywiście w internecie nic nie ginie, więc treść tego mamy. Natomiast ja widziałem tam oczywiście spory, na się mnóstwo mędrków, specjalistów od prawa kanonicznego pojawiło i od katechizmu tłumaczących, że Pokażu, jak to byli, ten że, ci ten, to, że ci ludzie już nie żyli. To masz te już już zabrał głos na ten temat? Nie widziałem A. jeszcze. Nie widziałem. Może jest zajęty na razie komentowaniem wyników wyborów. Albo nie naszyn. Więc widziałem, widziałem, że tam mnóstwo się pojawiło takich stwierdzeń, że przecież ci ludzie już nie żyli, więc nie można było im udzielić wiatyku. Nie będę tu się wdawał dokładnie w komplikacje procedury w takich sytuacjach. Rozumiem, że duchowny wiedział, co robi, chcąc się dostać. Do ludzi, którzy mogli jeszcze żyć. My tego nie wiemy na pewno, czy oni żyli, czy nie żyli w momencie, kiedy ksiądz do nich podchodził. Natomiast zwracam uwagę na co innego i, i też proponuję do tego podejść poza, poza oburzeniem, które we mnie też jest, na spokojnie. To znaczy, sytuacja, w której mamy funkcjonariusza policji, który nie widzi nic niestosownego w swoim zachowaniu, ba, który jeszcze potem. Mm, no, Podkreśla i to w słowach obelżywych, bo mówienie o, o, o obowiązkach liturgicznych księdza, że to są czary, to jest po prostu obelga. Funkcjonariusz publiczny, który nie boi się tego zrobić, który nie ma obaw najwyraźniej o reakcję swoich przełożonych i ogromne poparcie i zaciekłość. Oczywiście, internetowe, więc to też jest zawsze trochę zwodnicze. Nie wiemy, jak do końca wygląda skala tego, ale za, ogromna zaciekłość i poparcie ludzi, którzy no wręcz dyszą nienawiścią do religii. Szczególnie, oczywiście, do katolicyzmu, ale w ogóle do religii, do chrześcijaństwa, bo te inne religie to tam już jest inna sprawa. I teraz ja proponuję na to spojrzeć jako na pewien istotny i coraz istotniejszy czynnik społeczny i socjologiczny, bo tak jednak jest. Czytałem po tej sprawie dłuższy artykuł, no można powiedzieć chyba naukowy, bo odwołujący się do źródeł z wieloma przypisami, księdza, który opisuje procedury udzielania namaszczenia chorych, a także udzielania wiatyku. Kilkanaście stron drobiazgowego opisu tych procedur. I w jednym miejscu tego artykułu jest takie stwierdzenie, że duchowny powinien być szczególnie ostrożny, no bo tam jest kwestia tego, że osoba, której się wiatyku udziela, musi być ochrzczona, trzeba się upewnić, czy ona powinna go przyjąć. Że trzeba być szczególnie ostrożnym, bo w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie oczywiste, że ktoś jest ochrzczony, albo że chciałby przyjmować wiatyk, bo wiele osób to w ogóle odrzuca. I to mi utkwiło z tego tekstu w pamięci. Znaczy, my jesteśmy naprawdę świadkami bardzo, moim zdaniem, niekorzystnych, no ale zachodzących zmian kulturowych. I ja ten, 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 ten pożałowania, godny incydent widzę w tym kontekście. To, że ten y, policjant... W ogóle przyszło mu do głowy, żeby się tak zachować, i słuszna uwaga pana Jana Rokity, że w PRL-u milicjanci by się inaczej zachowali. Druga sprawa, że to się nie spotkało z reakcją jego przełożonych. Trzecia sprawa, że to się nie spotkało z reakcją hierarchii kościelnej, która w tym momencie też tak uważa, no przynajmniej biskup tamtejszej diecezji powinien się bardzo zdecydowanie w to no, jest powiedzieć. Krakowska diecezja, bardzo. No, no, cóż poradzę, prawda? A cóż jeszcze, poradzę. Pani bo to co mam chcę powiedzieć. A jeszcze proszę też o komentarz. Tu i taka analogia, czy nie wiem czy analogia, ale to się troszkę przypomina niektórym e, czasy tego, co działo się wokół koronawirusa, kiedy kapłani, którzy chcieli udzielać e, tych sakramentów związanych, no, czy ze śmiercią, czy z chorobą, e, z odchodzeniem, mieli też poważne problemy, aby do tych pacjentów w szpitalach dojść. I o to też były boje. Pamiętam, że Ordo Juris tam walczyło, e, jak tego kapłanów dopuszczać. Więc to. tak. To, to poważny problem, ale mhm. przypomnę, że w Drugiej Rzeczpospolitej, na której ostatnio lubimy wieszać, wieszać psy, a zwłaszcza na formacji Józefa Piłsudskiego, wydarzyła się taka historia. To już było po śmierci piłsudskiego, kiedy Walery Sławek palnął sobie w łeb, ale nieskutecznie. Czyli przeżył. Znalazł się w szpitalu, w niepełnej świadomości konający. I wtedy nie tylko, że Dopuszczono księdza do niego, żeby udzielił mu ostatniego namaszczenia, ale wręcz uznano to za procedurę normalną. Czyli nawet PPSowcy z duszy e, szanowali jakby tą polską tradycję, bo jak my wyrzucimy e, obyczaje katolickie z naszego życia, to znaczy wyrzucamy z tego życia polskość. Uh -huh. I to jest, i to myślę, że ten kontekst jest dla nas dla nas najważniejszy. Tutaj tak mówię, dużo komentarzy przypominało. Wrócę do tej kwestii koronawirusa, czyli policję, która wtedy też zachowała się, jak zachowała, Pan mówi o tej kondycji policji, ja nie wspomnę o panu od granatnika i tak, dalej, i tak dalej. Także tu pytania, oprócz tego kontekstu, o którym panowie teraz mówili kulturowym, chrześcijańskim, wiary, e, cywilizacyjnym, to też kwestia funkcjonowania tej, tej władzy. Pamiętam boje pana Łukasza Warzechy na Twitterze, czy też ta Xie, kiedy ten policjant wytatuowany, który który tam gromił świętej pamięci księdza Tadeusza Izakowicza Zaleskiego, kiedy pan też napisał o to, jak to jest możliwe, że policjanci są wytytułowani, Co tam się też działo wtedy? My musimy po prostu być odważni. Mhm. My, ci grzeszni, słabi katolicy polscy, którzy uważają, że katolicyzm jest polski i powinien być polską. Oczywiście tolerancyjny, otwarty dla, dla innych ludzi, którzy myślą inaczej, jak najbardziej przyjazny, ale to my musimy być odważni. My musimy swoim przykładem przekonywać innych, że tak musi być. Czyli w momencie, kiedy są najprostsze zachowania religijne, idzie ksiądz ulicą. Zdarza się to czasem i niesie wiatyk. Jasne. Idzie z najświętszym sakramentem. Zdarzyło mi się to kilka razy w życiu, ale za każdym razem byłem z siebie zadowolony, ponieważ odruchowo padam na kolana. Przed najświętszym sakramentem, nie bacząc na to, czy się będą ze mnie wyśmiewać, czy, czy, czy będą drwić. No to jest proste. Jeżeli my tak się będziemy zachowywać, to to będzie trwało. Jeżeli my się damy spłoszyć, zagnać do kąta i stwierdzić, że no nie możemy być niemodni i nie nienowocześni, no to potem możemy utyskiwać w dyskusjach, że jest coraz mniej katolicyzmu. Uh -huh. I pan Łukasz Warzycha? No, ja myślę, że trzeba zmierzyć się z, tym, z tą sytuacją. Pierwsza sprawa, ja dlatego o tym mówię zresztą, pierwsza sprawa to jest zobaczenie, jak jest, to znaczy, nie tkwienie w samozadowoleniu. To jest trochę też odniesienie do tego, co wcześniej mówiłem na temat PiS, oczywiście w zupełnie innej dziedzinie, ale tutaj mamy sytuację, która anegdotycznie, oczywiście, ale ilustruje nam. Te zmiany, które moim zdaniem zachodzą, które też było widać w dużym raporcie przygotowanym przez Katolicką Agencję Informacyjną dotyczącym kondycji kościoła dzisiaj w Polsce. Ten raport wyszedł chyba na początku tego roku, jeżeli dobrze pamiętam, albo pod koniec ubiegłego. Duża taka książka, i rzeczywiście no, ten obraz jest taki, powiedziałbym, średni. I teraz, żeby Zapobiegać i przeciwdziałać, trzeba zobaczyć zjawisko i trzeba też starać się je zrozumieć. No tylko tu jest jeszcze jeden problem, bo Witold mówi tutaj o zachowaniu katolików. No tylko Kościół to jest oczywiście Kościół jako wspólnota wiernych, ale to jest też Kościół hierarchiczny. No i kwestii zachowania Kościoła hierarchicznego my nie przeskoczymy. A tutaj jest bardzo wiele no, do życzenia, można tak powiedzieć. I ta sprawa anegdotyczna też to pokazuje, bo jak już stwierdziliśmy, nie było tutaj reakcji, a ona powinna być, powinna to być stanowcza i zdecydowana reakcja Kurii, ale wychodząca poza jakieś zwykłe oburzenie, bo jeżeli jest taki problem, a to może być problem systemowy. To być może episkopat powinien się zwrócić do ministra spraw wewnętrznych o to, żeby zacząć pracować nad procedurami na takie wypadki. No przecież Kościół jest tutaj pełnoprawnym aktorem życia publicznego i ma absolutnie prawo do tego, żeby zagwarantować swoim wiernym, że oni dostaną ten wiatyk w takich okolicznościach. Dlaczego episkopat nie stara się tego uregulować? To się da uregulować również formalnie. No to już jest pytanie nie do mnie. No i tutaj I, co, co do hierarchii, może to nie jest uwaga do hierarchii, ale to jest uwaga do księży, bo przecież hierarchia to księża też. Znam takiego księdza, nie wiem czy mogę powiedzieć jego nazwisko, bo mogę mu, a mu nie zaszkodzę już, bo on jest starszy. Boguś Kowalski z Pragi, urodzony na ulicy Blaszanej. Zawsze na swoich mszach ma tłumy ludzi. Tłumy ludzi, które przychodziły do, najpierw do katedry na Pradze, po teraz został przeniesiony też na Pradze do innego kościoła i zawsze są tłumy ludzi. I pytałem go często Boguś, no, jak to jest, że w innych kościołach pustki warszawskich, a tu na Pradze po prostu ludzie wwalą jakby to, jakby tu coś rozdawano. A mówi, wiesz, bo ja mam tak, że jak Kazanie zaczynam przygotowywać w poniedziałek. Wychodzę na ulicę, gadam z ludźmi, ludzie mnie znają. Gadam z ludźmi, wiem co ich boli, wiem jaki jest problem, i potem wychodzę w niedzielę, mówię i oni wiedzą o czym ja mówię. Miejmy nadzieję, że nasz program też oglądają osoby duchowne i mogą tutaj porady takie, chociaż w sumie kim my jesteśmy, aby radzić osobom duchownym, tutaj cytując. Ech. Ale gdyby takich księży było więcej, no, no to to pewnie, pewnie. by żył. Odwaga, odwaga jest zawsze potrzebna wszystkim nam. Szanowni panowie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję e, gośćmi programu Prawy Prosty, plus byli pan Łukasz Warzecha, uprzejmie dziękuję. Bardzo dziękuję. I pan Witold Gadowski, dziękuję nim dziękuję. serdecznie. E, szanowni państwo... Państwo chcą takich więcej programów, takich rozmów? Bardzo proszę o wspieranie, bez Państwa to się nie uda. Więc zachęcam i dziękuję za dotychczasowe wsparcie. A ja nazywam się Łukasz Karpila. to był program, prawy, prosty plus. Kłaniam się nisko i do zobaczenia.